szkoła w małym miasteczku. Lekcja matematyki. Dwie przyjaciółki, Martyna i Gabrysia, znają się od bardzo dawna. Widziałaś tego nowego trenera, będzie nas uczył koszykówki. Nie, to jest bardzo smutne, takie historie. No, masakra. Nie chce mi się uczyć. Wolę sobie z nim porozmawiać. Ej, on w ogóle, on chyba jest żonaty. On miał obrączkę. Serio? O Boże. Pada. No. Ale ja się mogę założyć, że ja go poderwę. No. Tak, ja poderwę go pierwsza. Tak, ja zabiorę zakład. No, zakład. Tymczasem trwa lekcja. Kto za obecność? Martyna. Jestem. Aga. Jestem. Robert. Jestem. Krystian. Dominika. Jestem. Aga. Jestem. Obecna. Tomek. Dzieci, otwórzcie książki na stronie 172. Nie ma takiej strony. Nie ma takiej strony. Tak, ja? Nie ma takiej 162. Dwie przyjaciółki nadal rozmyślają o trenerze. Ej, teraz mamy złe. O, super, cel będzie dzwonek. On tak. No, masakra. Martyna i Grabysia, stajecie po lekcjach. Co? Zagadanie. Ale mamy WF, musimy się przebrać. Macie problem. Dziewczyny szykują się na WF. Nie lepiej ode mnie. Chciałabyś. Szkoda, że mnie zrzucę. Lekcja WF-u z początku wygląda dosyć spokojnie. Względy nauczyciela. Gabrysia! 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 Pani dyrektor. Proszę! Dzień dobry. Pani dyrektor, na mojej lekcji WF-u doszło do pobicia, no, dzięki się pobiły, po prostu. Może jakieś konflikty mogła pani to jakoś rozwiązać? No, jakoś ubiliśmy się? Nie biliśmy się, tylko my biegaliśmy. No. Nie ma nic sprawa, więc... Dobra, nie. Ja nie skończyłam! Nie pan dyrektorka jest załamana zachowaniem dziewczyn. Realizują swój plan. No, jak chciałam się prosić, mamy. Nie biliśmy się, tylko po prostu. Pan jak to czasami nie zjeść, chcielibyśmy się patrzeć z panem po spisek, no i wie pan. Tak, akurat robi, dziewczynko. Mogłabyś się, wiesz, bardziej nieco. No, ale tak, nic nie robię. Nie, normalnie. Proszę się zachować jak normalna uczennica. Proszę w ogóle wyjść z mojego gabinetu. No, ale wie panu to. Nie obchodzi mnie to, proszę wyjść z mojego gabinetu, natychmiast! Następna przychodzi Paulina. Też chce zrealizować swój plan. Dzień dobry. Chciałam pana się spytać, kiedy, czy by pan mógł zrobić takie dla mnie, dla pan takie zajęcia indywidualne? Niestety nie mogę się na to zgodzić. Proszę panią! Już pan zdjęcie, do widzenia! Proszę oddać telefon! Natalia zrobiła podstępne zdjęcie nauczycielowi od WF-u. Proszę. Martyna, czy mam bardzo właśnie spojrzeć, czy była u pana Gabrysia i Martyna? Nie, znaczy były, ale nie zostały po lekcjach. Mam tutaj notkę pana, którą pan zostawił. A czemu pan jest taki czerwony? Dużo by to opowiadać. Dziewczyny urażone odrzuceniem postanawiają pokazać zdjęcie pani dyrektor. Musimy to zrobić. Jego strata nie będzie. Poczekaj. Dyrektorki. Dwie uczennice uciekły z klasy. No. I nie ma ich. A muszą zostać po lekcjach. Aha, idzie za wiadomość. Proszę. Dzień dobry. O, przyszliście. Chcę zgłosić, ponieważ zachowanie pana trenera jest haniebne i. A mówi na nas, że my jesteśmy tutaj.
Można telefon w szkole? Dziewczyny pokazują zdjęcie pani dyrektor. O mój kochana! Kochani, jeszcze mogę pani coś powiedzieć? Zaprosił nas na dom na domówkę. I znaczy nie domówkę, tylko jakieś zajęcia. Wzywam waszych rodziców i nauczyciela. Ja dzwonię. Dobra, serdecznie. Pojawiają się rodzice dziewczyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprawo, błędy wyzwa. W jakiej sprawie? W sprawie zdjęcia z dziewczyną. Dziewczyny są oburzone zdjęciem. Co pan robi z moją Martyną? Jak tak przypominam tych zdjęć. Może były zrobione tak z zaskoczenia. Tak, nie przypominam. Zamieszane do wyjaśnienia i pani dzieci też. Dlaczego nasze dziecko opowie? Moje dziecko jest czemu winne? Wypisałyśmy nasze dzieci z tej okropnej szkoły. Powodem, że nauczyciele w tej szkole są jakieś dziwne. Nasze córki w końcu będą bezpieczne. Już na pewno nie popełnię tego błędu, nie wiem jak przyjaciółka. Na pewno do tej szkoły nie będę chodziła. Ten nauczyciel mi się wcale nie podobał, nie jest brzydki w ogóle lamusowaty, ale jak będzie jakiś ładny, nowy, przystojny koleś, no to trzeba zaryzykować. Zapisuję się do innej pracy, w sensie do innej szkoły. Mam dość tej szkoły i w ogóle tych dziewczyn, które zaczęły całą tą sprawę.